A z nami Mateusz Polski, zwycięzca walki wieczoru. Zwycięstwo cieszy, ale niejednogłośna decyzja sędziów, więc zapewne jest pewien niedosyt z twojej strony. Witam serdecznie, tak, niejednogłośne zwycięstwo. No wiadomo, ten przeciwnik zmienił mi się tydzień temu, także no ja najważniejsze to jest zwycięstwo i tyle. No właśnie, przeciwnik zmienił się tydzień temu, ale także postawił warunki dość wysoko. Tak. Ale to, no nie ukrywajmy, doświadczony zawodnik, z Wenezueli. Tam boksują, tam pięściarstwo kochają. No ale to chyba też dobry sprawdzian twojej dyspozycji. Dokładnie, jak wcześniej mówiłem, ja chcę walczyć z jak najlepszymi zawodnikami, coraz lepszymi. Ten zawodnik był lepszy od wcześniejszego, także cieszę się bardzo, że się mój boks będzie rozwijał. W wywiadzie telewizyjnym wspomniałeś o tym, że te ciosy ci nie siadały. Tak. Jeśli chodzi o przeciwnika, czy problemem było to, że twój rywal miał dłuższy zasięg ramion, był wyższy i trudniej ci było do niego doskoczyć? Wiesz co, jakoś kurde nie mogłem się strzelić właśnie tego przeciwnika. Wiadomo, przygotowywałem się do innego zawodnika i dlatego może przez to nie mogłem się w niego strzelić i taktycznie też inaczej podszedłem do tego pojedynku. No właśnie, jakie plany na przyszłość? Zapewne chwilowy odpoczynek i zapewne już za jakiś czas usiądziesz razem ze swoimi trenerami oraz z promotorem Krystianem Karzyszką do tego, aby myśleć, z kim rywalizować dalej. Czy ty masz jakiegoś swojego przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć w ringu? Więc tak, no na pewno chcę teraz troszeczkę odpocząć, nie za dużo, z tydzień, półtora tygodnia chcę troszeczkę odpocząć. Wiem, że już jakieś tam plany są, trwają negocjacje co do mojej walki za granicą, także czekam teraz na potwierdzenie. Jak już będę znał datę, to razem z trenerem szykujemy się i szykujemy się do pojedynku. Czyli Polski wybywa za granicę? Być może, nie chcę tutaj zdradzić dużo, ale możliwe. Jak będzie, czas pokaże, drodzy Państwo, a naszym rozmówcą był Mateusz Polski, zwycięzca walki wieczoru. Dziękujemy. Dziękuję pięknie.